Dzień dobry, pyta.pl. Jesteśmy na demonstracji pod Pałacem Kultury. To jakieś... Dokładnie o co chodzi? Proszę nam powiedzieć, bo my... Przepraszamy, nie mam czasu. Ale wy też LGBTQ? O. Ja jestem osobą heteroseksualną, mam 4 dzieci, jestem katolikiem praktykującym, ale mam... Trochę wbrew stereotypom. Ale mam wielu znajomych, którzy nie są heteronormatywni, że tak powiem, i w tej chwili są przerażeni i po prostu ich życie w tym kraju staje się po prostu klęską. A więc... to jakieś prześladowania mają, czy...? No po prostu boją się. No, nie wiem, czy pan się temu dziwi. Walczycie o związki partnerskie? Między innymi, czy chociażby brak mowy nienawiści w Sejmie. Dlaczego akurat tylko w Sejmie? Może wszędzie? No, prawo do tranzycji prawnej. Prawo do tranzycji prawnej. A czym jest tranzycja prawna? To jest tranzycja prawna to jest zmiana oznaczenia w dokumentach, które jest... A, obecnie. Zmiana płci. Czyli zmiana płci. Ale to nie jest tak, że jakby tak awokatem diabła trochę, że na przykład jak znajdą szkielet za 1000 lat, to powiedzą, że to była kobieta albo mężczyzna i ta deklaratywność, dlaczego ona coś zmienia? Po co to komuś, jeżeli w dokumentach, jeżeli... Bo rozumiem, że wystarczy się stwierdzić, że jest się kobietą, tak? Czy... To jest bardzo szeroki temat i tu bym odwołał chyba do aktualnej wiedzy seksuologicznej. Ale czy na przykład można uważać się za przykład jednorożca? To akurat zupełnie nie o tym. Jednorożec to nie płeć. No ale jeżeli, powiedzmy, byłem mężczyzną, potem zmieniłem na kobietę jednorożca i potem zmieniłem na jednorożca mężczyznę, to trochę jest to tranzycja. To akurat nie mieści się pod wachlarzem transpłciowości. Przepraszam, zobaczę. Związek Alternatywa. Aha. Jakaś, o, to znam, jakaś oficjalna organizacja, Związek Alternatywa, czy? Związkowa Alternatywa, tak. Aha, w sensie w związki wchodzi się różne takie... Tak, w sensie jesteśmy zawodowy. Ze związków zawodowych. Jesteśmy związkiem zawodowym, którego przewodniczącym tak, jest... Tak. Zresztą my jako związek zawodowy popieramy związki partnerskie i jak tak, najbardziej wspieramy osoby LGBT, tak. Wszystkie, które tutaj przyszły. To, co się stało wczoraj, to był skandal. To, co się dzieje od 1,5 roku, to jest atak. Czyli też klimat ekologiczny dzisiaj, prawda? Oprócz tych LGBT, bo rozumiem, to jest Extinction Rebellion, tak? Tak, jesteśmy z Extinction Rebellion. Nie ma prawdziwego, nowego, zielonego ładu bez sprawiedliwej transformacji. Jesteśmy tutaj, żeby wspierać wszystkie osoby. Transformacje w sensie zmiany płci, nie? Słucham? Tak, bo przed chwilą rozmawialiśmy, że chodzi o jakoś tak. Bez sprawiedliwej transformacji do nowego systemu. Nie ma transseksualizmu, dokładnie. Liberałowie mówią, że jedyne, co jest problemem, to to, że policja Margot aresztowała. Organizujcie się oddolnie, bądźcie dumne, wściekłe i solidarne. Siedzenie cicho spowoduje jedynie, że granica tego, co można zrobić. Dziś demonstracje solidarnościowe są organizowane od Zamościa po Nowy Jork. Nie jesteśmy same. Dziękuję. To jest ciekawe. Nie rzeczywistych rozmiarów, ale prawie. Maskę i nie chcę z panem rozmawiać. Dziękuję. Jeszcze raz? Nie jest tak, że mogą dwie osoby tej samej płci się zakochać? Oczywiście, że mogą. No właśnie, dlaczego tak mówią, że walczą o to, żeby dwie osoby mogły się zakochać? Przecież to jest, nie jest zabronione. No nie jest zabronione, ale też jakby, wie pan, nie jest jakby społecznie przyzwolone. Nie, ja nie mam żadnego problemu, ludzi, których znam. No też... nie ma, ale są osoby, które mają. No to trzeba mówić, że to jest niedobre, ale nie żądać praw, które są. Dobra? A to nie są prawa, które są, które się dobić. Jakieś prawo wprowadzić, żeby ludzie nie byli wredni, no bo pani już... Byłoby miło, prawda? No, nie chciałby pan, żeby byłoby prawo, które sugeruje, że ludzie nie powinni być wredni? No nie wiem, ciężko zależy od tego, kto by, prawda, sądził, kto by oceniał tą wredność. Ja uważam, że ludzie ogólnie powinni być ale wredni. Ale areszt, więzienie za wredność, czy kara finansowa? Kara finansowa za bycie wrednym. No rozumiem, tak po socjalistycznemu. Dziękuję bardzo, kłaniam. Ja również. Czy wariatkowo? Nie, czy po akcji burza wyszła tęcza? Słucham? Po akcji burza. Skąd jesteście? Pyta.pl. Ja, no. Czy to burza była po...
tęcza była, to jak burza też? No, idź do domu, przemyśl zachowanie. Parę lat temu byłeś może trochę mądrzejszy, a teraz naprawdę spierdolę. Nie, nie, byłem na głupszy, teraz jestem mądrzejszy. Z wiekiem się zwiększa dystans. O, do nas chyba. Zwróciłeś się do TVP, co? Nie, 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 internet. Skąd? No. Ulicowe homofoby. Chodź młody, szukamy definicji tegoż zjawiska. Jak zdefiniować ulicowego homofoba? Kto to taki? No, osoba, która nie szanuje innych ludzi. Jakoś go poznać? Chyba po czynach najłatwiej, bo nie warto oceniać ludzi po wyglądzie. Rozumiem. Czy w Polsce na co dzień ogólnie jest odczuwalna ta dyskryminacja? No, myślę, że jak najbardziej, dlatego tutaj jesteśmy. Ale jak ty odczuwasz na przykład dyskryminację? Nie w każdym miejscu czuję się dobrze, nosząc kluczowe elementy, albo po prostu będąc tam. Aha, no, no tak, ale zasadniczo, jeżeli na przykład założę flagę Niemiec, to ci ludzie będą pytali, dlaczego mam flagę Niemiec. Jeżeli mam tęczowe, no to też budzi jakieś skażenia, to chyba normalne też, prawda? No to, tak, tak. Czyli to przeszkadza, że do tęczowych rzeczy się źle odnoszą. No, to jest na pewno jedna z tych rzeczy. Nie wygląda pan na LGBT? No widzi pan? A, to pan poznałem pomylił. Pana. Pomyliłem się. No, no widzi pan. Pana pan stereotypy. Pan aktywistą, czy...? Nie, no wie pan co, już tylko z fasadą demokracji tak naprawdę, coraz bardziej fasadową demokracją. No i mamy Kościół Polski, który jest tak tragicznie cofnięty wobec Kościoła Powszechnego, już nawet, prawda, który ciągle... Kościół zawsze tak jakby jest takim zinstytucjonalizowaną taką formą, jak było kiedyś Rady Starszych na przykład, plemienne, to teraz Kościół, który zawsze jest trochę konserwatywny. Tego Kościoła, który ja pamiętam, który był niezwykle ważny dla ruchu Solidarności, dla możliwości zdobycia... Wsparłby LGBT, tamten Kościół? W tej chwili jesteśmy... No, a tamten Kościół, pan sądzi, by wtedy wsparł? Ale proszę pana, wydaje mi się, że w ruchu samej Solidarności geje i lesbijki były bardzo aktywne i nikt jakoś nie miał nic im za złe. Represje polityczne, które miały miejsce ostatnio, żeby tak skonkretyzować, to jakie represje? A skąd pan jest? Jakiej? No, ja jestem z internetowego serwisu, pyta.pl. Mhm. To znaczy wczoraj, jeśli chodzi o Margot, nie trzeba było jej zamykać na 2 miesiące, dlatego bo... Na 2 miesiące zamknęli tego jeszcze? Tak, dlatego bo nie było jakiejś możliwości, że ona będzie mataczyć. To nie była sprawa jakieś oszustwa. No trochę mataczy, bo się, bo to widać, ale to widać, że to chłopak jest, nie? Czy? To jest dziewczyna. Ale to wygląda jak chłopak. Seksualna. Dlatego nie możemy mówić, że jest chłopak, bo ona się czuje dziewczyną. A ja się czuję jednorożcem na przykład. No to pan sobie weźmie jakiegoś roga przyczep. Będzie pan ja nie muszę mieć roga, żebym... Nie, ja mam roga, bardzo, ale nie schowany. Będziemy w ten sposób rozmawiać. Nie, ale dlaczego się mogę czuć jednorożcem? Ja bardzo bym chciał tupotaczać sobie powoli Polki. Różne bardzo złe rzeczy. I pan sobie... Nie mówię złych, mówię, że się czuję jednorożcem. Byłem na początku mężczyzną, urodziłem się jako mężczyzna człowiek, potem zmieniłem płeć na kobietę jednorożca i potem zmieniłem płeć na mężczyznę jednorożca. Ale mogę się tak czuć, prawda? Mam tego prawo. Dobra, dzięki bardzo, nie rozmawiam dalej. Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! No właśnie, tak też może być. Równość. Ja jestem jednorożcem. Ja jestem jednorożcem na przykład. Trzymajcie się ciepło. Co jest hańbą? To, co się dzieje. Ale na przykład? Co robi policja. Hmm? Ale w sensie tego chłopaka, że jest to Margot, że go zamknęli, tak? No tak, jakby to, w jaki sposób się wypowiadają w sprawie osób LGBT. Innych. To jest hańba. Tak, to jest... Ale to znaczy pięść, czy to znaczy, że guzik, że... No to jest, że trzeba wyciągnąć pięść i walczyć. A to jest figa. No tak. Figę, dobrze. Dziękuję. O, pan chyba nie jest LGBT. Ja jestem, bardzo. LGBT i JP? No, nie słyszeliście, co się działo ostatnio? Co się działo? No, policja się bardzo źle zachowała, aresztowani w innych ludzi. Jestem antypolicyjny, nie anty-LGBT. No. Chodzi o tego chłopaka, tak? Co się podaje za Margot, tak? No, słyszałem coś o tym. Dlatego, że policja... Tak. Jest to jakiś ruch kibicowski, czy to JP tak po prostu? Nie, no jestem też, to jest też zespół firma z Krakowa. Jak? Firma. A, i firma jest LGBT? Ja nie wiem. No dobra. Przyszedł mi kazali. Dobra. Kazali? Kto ci kazał? Nie wiem. Ludzie. Właśnie. Zachęcali. Dobra, hej. Ja jestem jednorożcem na przykład.
Ja się czuję się. Prawakiem? Nie, jednorożcem. Ja się czuję jednorożcem. Kiedyś byłem prawakiem, ale... Ojejku. Ale czy to nie jest jakieś złamanie norm dotyczących korona... Nie robimy. Czy to nie jest złamanie norm dotyczących koronawirusa, plucie na człowieka? Czy tęczowe maseczki lepiej chronią przed wirusem? Wirusem nienawiści to z pewnością. Ale jednak LGBT się kojarzy bardziej z roznoszeniem, prawda, wirusa. Na przykład żółtaczka w Poznaniu i różne tego typu, prawda? Co, nie rozumiem. Bo LGBT to się kojarzy z dużym ryzykiem. No zdarza się niestety wciąż choroby przenoszone drogą płciową, wirusowe też. Więc LGBT się troszeczkę kojarzy niestety wciąż jeszcze ludziom z wirusami. No niektórym ludziom w ogóle się kojarzy z zarazem, ale myślę, że to nie jest dobre skojarzenie. Także zdecydowanie polecam maseczki w ramach tęczy. Czy pan się zgadza z tym, że na przykład mogę się czuć kucykiem? Albo... Jeżeli pan się czuje, tak? To... I luz. To dobrze. A czy mógłbym w dowodzie osobistym mieć napisane na przykład właśnie kucyk albo jedno... Proszę wpisać. No właśnie ciężko się pisze po tych dowodach, bo teraz takie plastikowe zrobi. Pasakiem może. Dobrze, no dobrze. No i pięknie. No i to jest, bardzo dziękujemy. To jest bardzo takie ładne podejście do instytucji. Jak ktoś chce być, zmienić płeć w dowodzie osobistym, to niech sobie weźmie mazak i sobie wpisze. Sobie, powinienem bardziej kulturalnie. Dzień dobry. Nie, nie jestem. A pani nie pracuje. Nie pracuje? Dzisiaj walczę o prawa jednorożców, ponieważ od dłuższego czasu czuję się jednorożcem. Jednorożce są mi, mam w domu jednorożca i jest naprawdę szczęśliwy. Nie zgadzamy się. Właśnie. Pan nie dotyka mojego mikrofonu. Panie Mikołaju, można moment? Jasne. A jakby tak podsunął pytanie takie, żeby zapytać, czemu nie można się dogadać? No właśnie, ciekawe, czemu nie można... Powiedzieć? Właśnie, czemu nie można się dogadać? Przecież my nie jesteśmy agresywni, ani nie mili. Ale jesteście przekręcaczami rzeczywistości. Nie, pokazujemy dokładnie tak, jak jest. Nie. A pan PT.pl ogląda? Słucham. Pan ogląda PT.pl? Nie. To pan obejrzy, to pan mnie obraża. Brzydzę się gównem. PT.pl robi. Gównem się. Widzisz, że tego, ale tego z wyborczej. Kurski, przepraszam za brata, tak, była taka. No nie da się, widzisz? Machamy, dzięki. Kłam? Dlaczego pan jest taki niekulturalny? Przepraszam bardzo. A pan jest chamem z urodzenia. Do widzenia, panie. Do widzenia. On w takim wieku tak wypada, proszę. Może pana panu wypada, tak? Pan nie podejdzie, nie zbliża się do mnie. Bo a to dlaczego pan się zbliża do mnie? No bo chciałem zapytać. Bo mi się pan podoba, bo mi się pan podoba. Ja jestem LGBT, Komod. Proszę mi wytłumacz teraz sens tego, że podchodzicie do młodych ludzi i wy jakby wyciągacie. To wyciągamy? Nie, pytamy się o punkt widzenia, o dyskryminację. Co się dzieją? To wyciągamy informacje, w sensie dziennikarstwo, no. Ja tu też jestem po jednym sensie i też jestem w dziennikarstwie, pracuję w redakcji. Gratuluję. Nie ma czego gratulować. To nie jest żadna gratulacja. Nie, no dobrze, no dobrze, pani o tym mówi, czyli jakby tak jest to ważne dla pani. Nie no, chodzi mi o to, że zadaję pytanie, które można mi nie odpowiadać. Może ja teraz można, tak. Z jakim sensem pan tu jest? Z czym? Z jakim sensem pan tu jest? Z jakim sensem? Z takim sensem, że relacjonuje wydarzenie publiczne. Ale z sensem jakim? Pozytywnie? Nie no, chciałem zobaczyć, jak wygląda. Pozytywnie. Ale ja nie mogę oceniać jako dziennikarz, ja podaję obiektywnie. Pozytywnie tego zdarzenia, czy źle? Nie, oczywiście, że pozytywny, bo pozytywni ludzie się bawią, cieszą. Jeżeli ktoś ich nie lubi, to też ma prawo, nie? Demonstranty wychodzą.